Cześć kochani, witam was bardzo cieplutko i mam nadzieję, że was wszystko w porządku. Ja dzisiaj po raz kolejny przychodzę do was z filmem, w którym będę testowała produkt do włosów na żywo, na waszych oczach. I dzisiaj jest to film zasponsorowany przez Agnieszkę Gnileczkę, która uparła się i powiedziała, że muszę koniecznie spróbować tego kultowego sprayu do włosów z firmy Bumble on Bumble Surf Spray. Surf Spray jest to po prostu woda morska, zmieszana w jakimś tam stężeniu, tego dokładnie nie wiem. Nie wiem, czy to też są jakieś jeszcze inne składniki, tego nie sprawdzałam. Jest to kosmetyk, o którym naprawdę mówiło bardzo dużo osób na YouTube i ponieważ jest dość kosztowny, ja zawsze miałam go z szerokim łukiem i wcześniej udało mi się w tamtym roku, czy to było już 2 lata temu, kupić spray za sprawą innej vlogerki, nie vlogerki, tylko blogerki, chociaż vlogerki też w sumie, Aliny, która mówiła o sprayu do włosów też z solą morską z firmy John Masters Organic. I powiem wam, że ja z działania tamtego sprayu byłam zupełnie niezadowolona i trochę żałowałam, no po prostu nie sprawdził się zupełnie u mnie na włosach, włosy były sztywne i zupełnie nieprzyjemne. Aga namawiała mnie do użycia tego sprayu od kilku dobrych tygodni i mówi, musisz spróbować, i przyniosła mi swoje opakowanie i teraz pewnie ten film pojawi się, znaczy nie, on się pojawi w jednej części, ale ja nakręcę go wam w dwóch częściach, bo wiem, że można go używać w dwojaki sposób. Można go użyć na mokre włosy, wtedy daje inny efekt, i użyć go na suche włosy. Jak widzicie, ja mam dzisiaj włosy suche, to są moje naturalnie lekko kręcone i zobaczymy, jak właśnie się sprawdza to cudeńko. I bo nie wiem, czy wam jeszcze powiedziałam, że czego możemy się spodziewać po tym sprayu? Efektu włosów takiej sexy syreny plażowej. Jest lato, także pewnie część z was, na pewno większość z was będzie na wakacjach i obejrzy może ten film po wakacjach albo w trakcie wakacji. Jeżeli będziecie szukały właśnie tego, wiecie, efektu super na plaży, to może ten spray wam pomoże. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Ja psikam go na włosy i będę włosy teraz ugniatać w ten sposób, żeby nadać im właśnie, podkręcić je trochę. Widzicie, już się kręcą, nieźle. Bardzo ładnie pachnie, na pewno nie wodą morską. Nie mam pojęcia, ile tego powinnam użyć. Trochę zwilżyć włosy, ale nie chcę, żeby wyschły, bo chciałabym właśnie je teraz ugniatać. W tym też pewnie tkwi, może tak się wyżej trochę podniosę, żebyście widziały, jak to działa. Ten mi się tutaj już zakręcił zupełnie włos. Wydaje mi się, że trochę skleja włosy, ale właśnie tworząc takie fale. Słyszałam też, że dobrą metodą jest właśnie zgniecenie ich tutaj w górze i wtedy zpsikanie i przytrzymanie jakiś czas. Zobaczymy, czy to... Włosy niestety robią się już troszeczkę sztywne. On daje generalnie objętość włosom, które są cienkie, to na 100% mogę wam już powiedzieć. To czuję w nim. Teraz oczywiście pytanie do was, czy wyglądam już jak ta bogini, która z takimi pięknymi włosami przechadza się będzie teraz po plaży i słońcu, no nie wiem. Podoba mi się, wiem, pięknie pachnie. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona zapachem. Właśnie takim letnim wakacjami. Są trochę sztywne, no ale domyślałam się, że taki właśnie będzie efekt tego produktu. I na dzisiaj to już wszystko, ale oczywiście, jak obiecałam wam na początku filmu, postaram się też jeszcze nakręcić wam mini recenzję i zobaczyć efekty, jak będzie się sprawował na włosach mokrych, świeżo umytych. Także to do zobaczenia. Do zobaczenia za sekundę. Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj mam mokre włosy, które niedawno już czesałam i zobaczymy, jak sprawdza się spray na mokrych włosach. Z tego, co czytałam na ich stronie, to oni tutaj też można używać w tym momencie albo suszarki, albo pozwolić im wysuszyć naturalnie. Ja tak zrobię właśnie, pozwolę im wysuszyć naturalnie. I z tego, co jeszcze wyczytałam, podobno niedobrze jest te włosy za bardzo ugniatać później. Jak już wyschną, to zostawić je tak, jak jest, żeby ten efekt się po prostu dłużej na włosach utrzymał. Ja może tutaj dam sobie troszeczkę jeszcze przy odrostach. O, uwielbiam ten zapach. A ja dzisiaj nałożyłam też jeszcze koszulkę do tematu. Life is a bitch. Od brata pożyczyłam. Trochę poobniatamy. I pozwolimy im naturalnie wysnąć. Oczywiście, jeżeli syn mi pozwoli, nie wyrwie mi połowy włosów. I odezwę się do was za jakiś czas, jak już włosy wysną, albo może na wieczór, żeby zobaczyć, jak długo się utrzyma ten efekt i czy później ten skret jeszcze będzie większy. Pa!